Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale Maluj Baluj. Na następnej naszej lekcji, kolejnej, mamy jeszcze dosłownie chwileczkę czasu, żeby się przywitać, żeby zobaczyć, kto tutaj jest. Widzę, że osób tutaj nam przybywa. Kochani, witam Wojtku, witam Małgosiu. Pewnie ten czat jest z lekkim opóźnieniem, więc jak będę odpowiadać na wasze powitania czy komentarze, to bądźcie cierpliwi, bo tutaj dochodzi to z lekkim opóźnieniem. Witam pani Madziu, witam. Chyba pod katecheza w koronie. Kto tam się kryje? Weronika, super. Kochani moi, zaczynamy, jest 19. Dzisiaj będziemy malować, jak już zapowiadałam wcześniej, takie kolorowe motyle, tak ja wam krok po kroku, a Lucynka, tak, rzeczywiście. Małgosia, z dzisiaj, proszę, jak fajnie, coraz więcej nas jest. Kochani, no zacznę może od tego, że podziękuję wam za wszystkie kawusie, które mi stawiacie w buycoffee.to, Maluj Baluj. Bardzo się cieszę. Ja myślę, że ja dla osób, które są takie dla mnie, że tak powiem, miłe, to może zrobię nawet jakiegoś specjalnego live'a, na przykład malowanie kawą. Przymierzam się do tego. I może to być też fajna zabawa. Nigdy się tym nie bawiłam, więc możemy sobie jakoś wspólnie to też pomalować w taki sposób. W opisie filmu wcześniej mieliście tam napisane, co trzeba sobie przygotować na dzisiejszego live'a, ale ja powtórzę, tak? Dzisiaj używamy tak, podobrazie malarskie, kwadratowe, rozmiar jest nieważny, możecie malować na mniejszym, możecie na większym, ja tutaj używam 25 na 25 cm, na pewno pędzelki różnej wielkości, jakaś gąbeczka, nam się przyda taki zwykły zmywak kuchenny, tak? Dwa kubeczki z wodą, paletka do mieszania farb, jakaś szmatka, o widzicie, nie przygotowałam sobie, jakaś szmatka do wycierania pędzli, urwę sobie kawałek ręcznika. No i farby akrylowe, jak zwykle biały, czarny, ciemnoniebieski, ciemnozielony, żółty, pomarańczowy. Może się przydać turkus, czerwień, różowy, chyba wszystkie wymieniłam, żółty i fioletowy, tak? Ok, zaczynamy malowanie. Witam Elżbieto, Dominik, Dorota, Michał. Wszystkich witam serdecznie. Zaczynamy malowanie. Moi drodzy, tło do naszego obrazka, nie wiem, nie mogę się wykokosić z tym dzisiaj coś. Tło do naszego obrazka, jak widzicie, jest białe, tak? Ono jest białe, natomiast my je sobie delikatnie, bardzo delikatnie możemy przełamać, nie wiem, ja bym proponowała tutaj farb jakiś błękit, czyli taka biel wpadająca w lekki błękit. Jakieś mi tu małe muszy z kolata. Przepraszam za to. Więc wyciśniemy sobie na paletkę, no jest jakaś mi rozprasza, wyciśniemy sobie na paletkę farbkę białą i odrobinkę farbki niebieskiej, tak? Ja wam tam mówiłam, żebyście sobie przygotowali ciemny niebieski, ale to będzie dosłownie maciupeńka kuleczka tej farbki niebieskiej, także ten błękit będzie taki ledwie, ledwie widoczny, tak? I teraz wyciągamy sobie tutaj na paletkę tą białą farbkę, w takiej niedużej ilości. Zawsze sobie można farby dołożyć. No i popatrzcie się, ta muszka, jakaś taka owocówka mi tu wpadła i mi teraz drażni mnie. I taką maciupeńką kuleczkę jakiejś niebieskiej farby, tak jaką macie, może być ciemno-niebieski, jeśli macie, może być jasno-niebieski, wszystko jedno, tak? Chodzi tylko o takie delikatne przełamanie tej bieli, ale takie dosłownie ledwie widoczne, żeby nam się zrobiła ta biel taka lekko przełamana i będziemy używać takiego pędzelka dużego, szerokiego, mięciutkiego. Irenka, Monika, Renata, witam. O, Renata była w sklepie Action Tak, proszę bardzo, mają tanie blade ramy, tak. Moczymy sobie pędzel do wody, bierzemy sobie białą farbę i tak maciupeńko niebieskiej, tak dosłownie, wiecie, tak żeby tylko przełamać. Zaraz zobaczycie, tutaj powinna być widoczna różnica na tym białym płótnie, tak żebyście, chyba że chcecie mieć i w innym kolorze tło, tylko zróbcie sobie jakieś jasne, dobrze? Może być różowe, może być, nie wiem, w jakimś lekkim fioleciku, jak tam komu wygodnie, tak? No i zamalowujemy sobie to pod obrazie. Nie wiem, czy widać ten błękit, tak? Gdzieś tam, widzicie? On jest prawie biały, tak? I zamalowujemy sobie to pod obrazie tym takim kolorkiem właśnie jaśniuteńkim, błękitem, tak. O, w taki sposób, żeby tu, jak, wiecie co, zazwyczaj jest tak, że jak to jest białe, to raczej nie zostawiamy podobrazia pustego. Staramy się, nawet jeśli musielibyśmy użyć białej farby, to jednak jej użyć, ok? Żeby ono było pokryte tym kolorkiem. I jeszcze troszkę. Ta farba może być dość wilgotna, ponieważ na niej będziemy za chwilkę, będziemy zaraz na tej farbce tutaj robić takie przemalania gąbką w różnych kolorach. Widać, Magda pisze, że widać, tak? Tutaj mam taki zwyczaj, że ja po prostu do wszystkich zwracam się po imieniu, także nie gniewajcie się, po prostu nie wiem, kto jest po drugiej stronie, nie wiem, w jakim jest wieku, więc bądźmy drużyną, bądźmy po prostu przyjaciółmi, a przyjaciele się do siebie zwracają po imieniu. Wy też możecie do mnie mówić po imieniu. O, i delikatnie przemalowujemy. Tu mi się robią takie bańki powietrza. Ale to nie szkodzi. Jeszcze troszkę więcej dodam tej farby. Tak, Michał, witam. Wszystkich witam. Dobra, i lecimy z tym tłem. I nie będziemy go teraz suszyć suszarką, ponieważ chciałabym tutaj uzyskać teraz taki, tutaj mamy troszeczkę chyba za jasno, o, tak żeby ten błękit był, widzicie, on, to jest biel taka dosłownie odrobinkę złamana tym błękitem, tak? No i mamy to zamalowane, nie spieszymy się, malujemy sobie powolutku, w ogóle nie ma co się tym stresować, tam widziałam, bo na grupę mi wrzucacie swoje obrazy i chcę wam powiedzieć, że ten kolorowy ptak to wyszedł wam po prostu rewelacyjnie. Rewelacyjnie. Bardzo, bardzo mi się podobał. Osoby nawet, które mi pisały, że nie dadzą rady, że po raz pierwszy w ogóle malowały ptaszka, to no to ja jestem zachwycona efektami waszej pracy. Tam niektórzy nawet po 2 ptaszki namalowali, tak? Okej. Ten pędzelek już nam nie będzie potrzebny, ja sobie go do wody wrzucę, żeby mi nie zasechł. No i teraz tutaj mamy takie różne, takie przemaziania, widzicie, na tym białym tle, tak? Jakieś takie maziaje fioletowe, jakieś niebieskie tam pod spodem. I teraz możemy sobie troszeczkę zaszaleć, ale też nie robimy tych kolorów takich zbyt ciemnych, tak? Wyciskamy sobie teraz odrobinkę farbki. Zaczniemy może od fioletu. Dzień dobry, Mariolu. Witam, po kolei się będę z wami witać, jak tutaj będę patrzeć na... I też taką odrobinkę tego fioletu. I teraz sobie delikatnie rozmieszamy ten fiolet z tą bielą, tak? Więc znowu bierzemy odrobinkę białej, maleńką ociupinkę. To jest malowane taką jakby, taką... To wygląda trochę wszystko jak akwarela, prawda? Więc nie ma Nie trzeba używać takich bardzo mocnych kolorów, takie pastelowe niech one będą. Tu sobie już wymieszałam. I teraz weźmiemy sobie gąbeczkę, moczymy sobie w wodzie, tą miękką stroną będziemy malować, moczymy sobie w czystej wodzie, dlatego są dwa kubeczki. W jednym kubeczku mamy farbę, mamy wodę do czyszczenia pędzelków, a w drugim kubeczku mamy wodę do mieszania farb. No i teraz widzicie, tu mam taki bardzo jasny fiolecik przygotowany, tak? To spływa, bo to jest dość rzadka farba. No i teraz sobie nabieram troszeczkę tego fioleciku na gąbkę i gdzieś tutaj robimy sobie takie delikatne, jakieś takie maziaje, przytarcia. O, jaki mocny. Wydawało się, że jest dużo jaśniejszy. Jeszcze raz. Trzeba go rozjaśnić. Ale jak się zrobią takie ciemniejsze, to też nie szkodzi, bo to też taki fajny jest efekt. I tu robimy coś takiego, tak coś w rodzaju jakiegoś jakby kwiatu. Tak? Takie o, gdzieś dotykamy lekko tą gąbką. Niech się tutaj takie maźnięcia pojawią dosłownie, nie? No, widzicie? Takie o, ciach, ciach, ciach. Gdzieś tu jak za chwilkę zrobimy sobie, no, możemy tutaj sobie zrobić taki jakby środeczek w tym. Zobaczycie, że to będzie wyglądało jak taki kwiat. Jeszcze gdzieś tu w tym miejscu mamy takie lekkie przemazanie. Magda pisze, mi ptaki wyjątkowo nie wychodzą, ale wyjdzie. Słuchajcie, ja wiem, że wy się frustrujecie tym bardzo, ale tutaj naprawdę niech wam radość sprawia samo malowanie, tak? Te pociągnięcia tego pędzla, czy tej gąbeczki, to nieważne co wyjdzie, czerpcie z tego po prostu radość, tak? Jeżeli jesteście na etapie nauki, uczenia się, to naprawdę, o, tu takie kropeczki gdzieś sobie zrobimy. Ja myślę, że tego fioletu już tutaj w tym momencie wystarczy, tak? Chcę wam to pokazać, jak to wygląda. W tym momencie wygląda to tak. Emilka, witaj. Małgosia, witaj. Witaj, Małgosia. Wreszcie udało ci się wbić na live'a. Prace ogrodowe pewnie już skończone. Dobra, i mamy tutaj teraz rozmalowane sobie takie maziajki fioletowe. Tutaj jeszcze mamy trochę takich, zobaczcie, zielonkawych, tak? Jakieś takie niebieskie. Tu można z tymi kolorami trochę zaszaleć. I tak tą gąbeczkę można sobie porządnie powycierać w szmatkę. Drugą i tak, gąbka ma 4 rogi, więc możemy używać tego do fioletu, tego na przykład do zieleni, tego do tam, nie wiem, niebieskiego, tutaj gdzieś do różowego, także zawsze można to wykorzystać, albo sobie ją po prostu pociąć nożyczkami, o, robimy tak, na mniejsze kawałki i każdy kawałeczek sobie będzie służył do osobnego koloru. Ja już ciacham, zobaczcie. Przecinamy i będziemy mieć kilka małych gąbeczek, nie? Do malowania. To jest też fajna metoda. Oczywiście łapy sobie pobrudzimy, no ale to nie szkodzi. Teraz zrobimy sobie kilka takich maźnięć zielonych, więc wyciśniemy sobie farbkę zieloną. Małgosia, ja jestem zdecydowanie na etapie uczenia się. Bardzo dobrze, Renata, ja w dawnych wiekach nie istniały gąbki i szczoteczki do zębów. Czego malarze używali? Nie wiem, kombinowali jakoś. Teraz mamy też, nie było też farb akrylowych, tak? Tylko były farby olejne. Sami sobie malarze robili. Ucierali pigment z różnych tam naturalnych minerałów. Robili to na przykład na zielony, ciemnozielony i żółty. Robili to tak, że używali na przykład żółtka z jajka do łączenia farb, używali oleju lnianego, używali też często białego sera. Nie uwierzycie. Ser biały ma tą kazeinę i ona jakoś tam ten pigment łączy, tak, ze sobą, więc My żyjemy w cudownych czasach, że mamy wszystko, i gąbki, i szczoteczki do zębów, różnego rodzaju pędzle, gotowe podobrazia, bo dawniej musielibyście sobie wcześniej takie podobrazie zbić, prawda? Magda, ja tak maluję od tego roku i młoda nie jestem, więc maluję, bo mnie to relaksuje. No i super. Tak, to było połączenie kucharza z malarzem. Masz rację, Renata. Możecie sobie poczytać o dawnych technikach malarskich. Naprawdę super, super rzeczy można się dowiedzieć. Dobra, i teraz bierzemy sobie znowu gąbeczkę. Ja sobie tu już taki mały kawałeczek wycięłam. I teraz do wody, tak, biorę sobie troszeczkę farbki zielonej, troszeczkę żółtej. Leciutko sobie to tak przemieszam. Tu na taki jasny zielony, dodać mogę trochę białego, jeszcze więcej wody i teraz tutaj robimy takie ciapki tym zielonym, tak? Gdzieś tu sobie możemy zrobić, tam jest ciemniejszy, ale to można też trochę ciemniejszy, a co? Gdzieś, tak żeby się połączył jasny z ciemnym, gdzieś tu sobie maźniemy, gdzieś tu sobie maźniemy, to ma być takie delikatnie abstrakcyjne tło, tak? Jeszcze gdzieś tu, tu można jakiś taki zrobić, niby liści już od razu, kantem gąbki, tak? O. No i to już mamy gotowe. I teraz tam nam się pojawił, moi drodzy, taki, tutaj mamy też takie niebieskie maźnięcia gdzieś. Więc możemy, tutaj gdzieś też pod motylem, możecie sobie wycisnąć ultramarynę. Jeżeli nie macie ultramaryny, to jakikolwiek inny niebieski kolor. Może też być na przykład błękit nieba. Ja go nie wymieniłam. Może być, nie wiem, jakiś kobalt, tak? Wszystko jedno. To już tutaj jest, ten obraz jest po prostu inspiracją, tak? Ja sobie wycisnę odrobinkę ultramaryny. I wyciskajcie sobie tak bardzo malutko tych farb. Dobrze? Po takiej maciupeńkiej kuleczce. Okay? Tak, żeby wam było, żeby potem te farby się wam nie zmarnowały. No i jeszcze i teraz tak, gąbeczkę do wody, kolejną. Zawsze sobie możecie te gąbki gdzieś tam już trzymać, kupić sobie kilka takich gąbek, zwykłych takich kuchen. Fajnie się też sprawdza ta taka gąbka. Ja biorę sobie troszkę jasnej, troszkę ciemnej tej farby, niebieskiej, o, i trochę białego. Taki miks sobie zrobię. No i tu gdzieś zrobimy ciap, tu gdzieś zrobimy ciap, tak? Tak, żeby takie, o. Potem gdzieś, tu będzie ten motyl, ale to możemy też ciapnąć. No i w zasadzie chyba tyle, tak? I teraz na tym etapie, na razie to zostawimy, najwyżej potem sobie jeszcze dołożymy na przykład szczoteczką do zębów jakieś bryzgi takie, co? Też będzie fajnie to wyglądało. A jeżeli chodzi o gąbki, to albo możecie je sobie płukać, po prostu później wrzucać do wody i niech one tam się odmakają, albo wyrzucić, no po malowaniu, przecież taka gąbka to grosze kosztuje, więc można jej używać, można używać kilka razy, a można sobie po prostu za każdym razem brać nową gąbeczkę. Już łapy brudne, nie szkodzi. No i dobra, i teraz, moi drodzy, co? Suszareczką podsuszymy chwilkę, tak? Także momencik, żeby to było ok. Ja teraz sobie poczytam wasze komentarze. Renata, a to już czytałam, malowałam liście drzew druciakiem. No właśnie, o druciak mi chodziło. Magda kupiła miks babeczek z pędzlami, kółka, kwadraty, bombeczek. Aha, gąbeczek, babeczek napisałaś. Wiem, no to można też tak, nie? Tylko, że to jak już się kupuje, to trzeba to myć. Bo to są te gąbki na patyku, rozumiem, nie? Okej, mamy to już podsuszone lekko. No i teraz zaczniemy sobie malować ten kwiat. Zobaczcie, nie będziemy zaczynać od malowania środeczka, tylko zaczniemy od płatków. Płatki mamy takie czerwone, tam się pojawia trochę różowego, trochę pomarańczowego, tak? I wyciśniemy sobie teraz na paletkę, tak, biały mamy, chyba że ktoś komuś się skończył. Wyciśniemy sobie czerwony. Wojtek, czy pejzaże można malować z głowy jako własny pomysł? Bo moja nauczycielka z plastyki okrzaniła mnie, że moje obrazy nie są malowane z natury lub zdjęcia. Chodzi o moje obrazy malowane w domu. Wojtku, no, to jest właśnie problem. Można malować obrazy z głowy, można malować obrazy ze zdjęć, można malować obrazy z natury. Ja uważam, że można malować jak się chce. Nauczycielka prawdopodobnie powiedziała Ci tak dlatego, że chciałaby, abyście trenowali też swoją wyobraźnię, tak? Ale spróbujcie namalować pejzaż z wyobraźni. To jest dość trudna sprawa, ale no, jak ktoś ma już wprawę, to się udaje. Najlepiej sobie po prostu, no, z natury też można, no bo wiadomo, że tylko, że wtedy trzeba brać sztalugę, trzeba brać ten cały sprzęt, iść sobie na zewnątrz, usiąść gdzieś w jakimś ogrodzie, na jakiejś łące i sobie malować, tak? To też jest bardzo fajna sprawa, no ale jak jest deszczowy dzień, albo można wyjść na przykład, porobić sobie własne zdjęcia i potem z tych zdjęć, albo sobie tylko na zewnątrz zrobić szkic, a w domu dokończać. Ja nie jestem przeciwna temu, żeby malować ze zdjęć czy z filmików. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Pani nauczycielka ma jakieś swoje pewnie techniki, więc i tak jest dobrze, i tak jest dobrze. Można malować w każdy sposób. Tak, czerwony, różowy. Ja tutaj sobie wycisnęłam różowy. Ale jeśli nie macie różowego, to jak do czerwonego dodacie bieli, to też będzie, tak? Tak samo jak na przykład, jeszcze do Wojtkowi odpowiem, pomarańczowa farba jeszcze nam się przyda. Gdzie ja ją mam? Tu. Że na przykład, no i wyleciała mi myśl, zobaczcie. Aha, właśnie, czy w malarstwie można używać linijki na przykład do robienia jakichś równych linii? Dlaczego nie? Wiecie też, że dawniej malarze używali też takiej tak zwanej kamera obskura się to nazywało. To było coś w rodzaju chyba rzutnika, jak teraz mamy. Więc można używać wszystkiego, co się chce. To jest wolność, tak? Więc nie trzeba absolutnie, przepraszam, chwilkę. Dobra, więc nie trzeba się ograniczać, tak? Możecie robić, co Wam się żywnie podoba. I najpierw namalujemy sobie, moi kochani, środeczek, jeszcze troszkę żółtej, czyli tak czerwony, różowy, pomarańczowy, żółty. Kto nie ma pomarańczowej, robi sobie pomarańczowy z czerwonej i żółtej farby. I teraz sobie weźmiemy ten pędzelek szeroki, którego używaliśmy do malowania tła. Chodzi o to, że ja maluję z wyobraźni, a ona uważa, że to błąd. Aha, że to błąd. Gosia, trochę spóźniona jestem. Nie uważam, żeby to był, Wojtek, błąd, ale rzeczywiście, jak jesteś na etapie uczenia się, to no to możesz korzystać z jakichś zdjęć, czy właśnie z natury, czy samemu sobie zdjęcia robić. Nic nie jest błędem. Dlaczego błędem ma być malowanie z wyobraźni? Na przykład abstrakcje się maluje z wyobraźni, nie? Dobra, działamy. Biała farba, dodamy sobie do niej troszeczkę, na przykład zrobimy sobie różowy, troszeczkę różowego. Rozmalujemy tutaj, tak? Znaczy mogę dzisiaj skupić. Mieszamy biały z odrobiną różowego i robimy sobie tutaj, najpierw zrobimy sobie tutaj gdzieś w tym miejscu, zależy gdzie chcemy mieć środek tego kwiatuszka, nie? Gdzieś w tym miejscu robimy sobie taką malutką kropeczkę, tak? Tak jak, żeby tutaj był środek naszego tego kwiatka. No i teraz co? I teraz malujemy sobie te nasze listki. Ciach, jeden, tak, płatek. Teraz sobie zrobimy drugi płatek. One nie muszą być wszystkie takie różowe. Mogą być na przykład, nie wiem, jeden jaśniejszy, drugi ciemniejszy. Teraz robimy sobie drugi płatek, tak? O, ciach. Jednym pociągnięciem pędzla dosłownie. Teraz robimy sobie. Zobaczcie, zaczynam tak, że przykładam pędzel w ten sposób, a potem go rozszerzam i zwężam, tak? Ciach. Trzeci płatek. O, mamy. Teraz zrobimy sobie troszkę ciemniejszy. Nie mieszajcie dokładnie kolorów, żeby się pojawiły takie smugi. Dobra? Teraz robimy o, cienko, grubo i cienko. Tak? Widzicie? Jak fajnie? Teraz tutaj nam wychodzi poza obraz. Cienko, tutaj już grubo. I on nam idzie jakby chowa się za obrazem. Tak? Tutaj jakiś kolejny zrobimy taki o ciach. I jeszcze jeden albo dwa, no może jeden. Tak tu. Dobra. I chyba wystarczy. I teraz Wam pokażę. Tutaj na kant pędzelka nabieramy sobie trochę farby różowej i możemy... O, to ta strona wtedy nam wyjdzie ciemniejsza, a ta nam wyjdzie jaśniejsza, nie? Tak? Emilka pisze, Kinga, jak ja się cieszę, że jesteś na YouTube. Jest tak mało polskich kanałów o malarstwie, przyciągasz do siebie swoją osobowością, ciepłym głosem, profesjonalizmem, motywujesz nas i pięknie malujesz. Dziękuję. A się zawstydziłam. Ale wiesz co, jest tych kanałów dość sporo, jest, tylko trzeba poszukać, chociaż nie szukajcie, nie opuszczajcie mnie, ale też jest, uważam, że dobrze by było, o jeszcze jeden liść tu zrobimy, uważam, że dobrze jest też oglądać filmiki innych artystów, tak, innych malarzy, ponieważ to też jakby każdy malarz ma swoją własną technikę malowania, tak? I dobrze jest poznać różne techniki, różne style malarskie, bo wtedy jakby to, no wy się wtedy rozwijacie, tak? Ja się cieszę, że tutaj jesteście, ale też odwiedzajcie inne kanały i wracajcie do mnie potem. Dobra, myjemy pędzel, osuszamy delikatnie. Natomiast jedna rzecz, to ja chyba nie wiem, ja chyba nie widziałam kanału, gdzie by bierzemy czerwoną farbę, gdzie by szły live'y, chociaż mogę się mylić. Bierzemy czerwony i teraz robimy sobie tutaj takie przemazania, na przykład gdzieś czerwonym, tu, gdzieś, o, zrobimy sobie gdzieś tu, tak? Tak, żeby ten kwiat był taki kolorowy. O, tu przeciągniemy lekko. Gdzieś tak. Gdzieś tak. Jest tych kanałów trochę, jest. Ponieważ ja je, że tak powiem, śledzę. Śledzę konkurencję. Ale Wam tu nie będę polecać tych, musicie sobie sami znaleźć. Nie będę strzelać w kolano, jak to mówią, nie? Podpisuję się pod wypowiedzią koleżanki, kocham te live'y. Dziękuję, Madziu. Live'y są, ale po angielsku. To prawda, to prawda. też widziałam. Dobra, i teraz mamy tak, mamy tutaj czerwony, mamy różowy, teraz możemy gdzieś na przykład trochę pomarańczowego dodać sobie jeszcze do tego naszego kwiatka. Ten kwiatek to jest tutaj, wprawdzie głównym bohaterem są motyle, ale o, jeszcze to sobie możemy gdzieś tu na przykład maźnąć takim pomarańczowym, tu troszeczkę tak tym pomarańczem na przykład poszerzyć, nie? Niektóre. O. Też widziałam te kanały właśnie te na żywo po angielsku, chociaż ja Wam powiem, że w zasadzie jak fajnie jest malowane i widać to na przykład bardzo dobrze, co robi taki malarz na obrazie, to nawet języka specjalnie nie trzeba znać. Wiecie, że ja pamiętam, jak to już było, Boże, x lat temu, Wiecie, z kim ja się uczyłam malować? Był taki malarz, to był chyba jedyny kanał wtedy na YouTubie. To był taki Afroamerykanin z takim afro, nazywał się Bob Ross. Ten kanał istnieje dalej, ale już chyba teraz, bo Bob Ross już nie żyje, ale chyba prowadzi go teraz nie jego syn, tylko ta firma, z którą on pracował. Ja tam kiedyś na Netflixie oglądałam nawet taki dokument o nim. Polecam wam. Trochę go tam zrobili w konia, tego biednego Boba, no bo weszli w ten show biznes, w takie wielkie działania, no i to się w sumie dla niego potem źle skończyło, ale kanał był przedni i ja z Bobem Rossem malowałam. Też się uczyłam z YouTube'a, tak jak wy. Na początku, kiedyś tam, lata temu. A potem z tego wyszły studia malarskie, artystyczne, tak? No i jestem, gdzie jestem. Także możecie się dalej uczyć malować ze mną. Jestem polskim Bobem Rossem. Dobra. Szczeciniak może być gruby, może być mały, jaki tam macie. Czarna farba. Poklepiemy troszkę. Tu. I na środku zrobimy sobie tutaj tego kwiatka, zrobimy sobie teraz ten taki środeczek, tak? Dość spory on jest. Nie taką równą tą kulkę, tylko taki Widzicie? Mamy to, tak? I to sobie będzie schło. A my sobie teraz zrobimy tutaj te łodyżki takie, tak? One są malowane, ja wam może przybliżę, tego już nie będę potrzebować, ja wam to może przybliżę, pokażę wam. Łodyżki są, nie wiem czy będzie widać na ekranie, one są niebieskie, ultramaryna i zielony, tak? Ale to, może to nie będzie widać tego. Renata widziała Boba Rossa, tak, pięknie malował. Masz to coś, co powinna mieć nauczyciel, można cię słuchać, oglądać godzinami. Emilka, dziękuję, Małgosia. Oglądałam, ale tutaj jest świetnie tłumaczone i właśnie to zachęciło mnie do malowania. A pierwszy obraz to były brzuski, Boba też oglądałam, chyba nadal jest. Tak, jego kanał jest dalej, ale to już nie Bob, go. Oni tam chyba, nie wiem, ktoś tam maluje na tym kanale albo montują jakieś, ja nie wiem jak oni to robią. Dobra, i teraz zrobimy sobie te łodyżki. Ultramaryna, ciemna zieleń, wyciskamy. Sobie tutaj. Okej, i jeszcze trochę ultramaryny, gdzie ona jest? Schowała mi się? Nie, tu jest. Małgosiu, Kinga, jesteś najlepsza, oglądałam wiele filmów instruktażowych różnych malarza i tak zawsze wracam do ciebie, no dziękuję. No każdy ma swojego ulubionego nauczyciela, ale mi tyle dzisiaj komplementów prawicie, że aż mi głupio normalnie. Już, bo ten. I weźmy sobie teraz, wiecie co, tak, albo możecie wziąć sobie taki pędzelek z zaostrzoną końcówką, tak, taki mięciutki, albo, co ja bardziej polecam, płaski pędzel, ale taki, widzicie, ostry jak nożyk, tak, on jest taki płaski, malutki, mięciutki, ale żeby nie miał rozczapiżonych włosków na końcu, tylko żeby był taki jak nożyk, tak. No i teraz do wody go moczymy i teraz sobie zrobimy, bierzemy ultramarynę, dodajemy odrobinkę białego, tak żeby tylko lekko przełamać ten kolor. Ma być nadal bardzo ciemny. No i teraz zrobimy sobie tutaj łodyżkę. Może ja tak tutaj. I jak wam wyjdzie, tak wam wyjdzie. Jak zwykle, tak mówię zawsze. I ona jest taka dość szeroka, nie? Tu, ciach. Potem tutaj gdzieś idzie nam taka łodyżka, ja kantem to robię, ale też rozszerzam tu troszkę, nie sobie. To nie są zbyt cienkie te łodygi. Troszkę bardziej mokra musi być ta farba. Jedziemy zawijasem w tą stronę I tutaj gdzieś nam wchodzi, o, ciach jednym ruchem i tutaj gdzieś nam wychodzi. No i co? Jest gotowe. I teraz można wytrzeć ten pędzelek, szmatkę, nabrać samej ultramaryny i jeszcze sobie gdzieś tutaj poprzyciemniać. Za chwilkę będę odpowiadać, bo widzę, że tam coś piszecie, ale jakbym tylko czytała wasze komentarze, to nie mogłabym malować, nie? Więc muszę też pomalować trochę, bo po to tu jesteśmy, a za chwilkę będziemy jeszcze sobie rozmawiać. Ok, i tutaj mamy jeszcze takie gdzieś, o, możecie takie zrobić sobie jakieś łodygi. Kantem tego płaskiego pędzla to nawet lepiej wychodzi czasami niż cieniutkim pędzelkiem. O. Dobra, ok, mamy i gdzieś tu jeszcze widzę, że są takie też, o, widzicie, to wszystko jedno, co tu będzie, tak naprawdę, wszystko jedno, co tu będzie. Wojtek, a ogląda Pani program Simply Painting? Nie, tego akurat nie oglądam. Dobra, mamy to zrobione. O, i teraz weźmiemy sobie ten ciemnozielony kolor, też na ten sam pędzelek. Tu można dodać troszkę żółtego, żeby tak nie szła farba prosto z tubki. Widzicie, do tego dodałam troszkę bieli, do tego dodaję troszkę żółtego, żeby nie malować prosto z tuby. No i tutaj jeszcze idą jakieś takie nam, a nie musimy identycznie jak tam, tutaj zrobimy tak, o, o, gdzieś jakoś. Dobra, i tutaj mamy kolejny liść, też zielony z odrobiną żółtego. Tu nam taki wychodzi, taki grubas. I znowu ta muszka upierdliwa. O, widzicie, tak to wygląda. No i jeszcze kilka takich zielonych tutaj. Tu się musimy teraz chwilkę skupić. Tak, o, tu takie przemazianie, tu. Tutaj mamy tak dużo tego, tych, o, tu możemy też dodać trochę żółtej. Tu gdzieś też ten liść tak, o, niebieskim przeciągnąć, ultramaryną, tu z tej strony, żeby on był, nie był płaski też, nie? Jeszcze trochę żółtego. Widzicie, ja tak tutaj nawet nakładam takie warstwy, nie, tych farb. Gdzieś tu, o. To jest taka zieleń z ultramaryną, z żółtym trochę. Jeszcze tu. No i tutaj też trzeba troszeczkę to zróżnicować, więc też teraz zielony, żółty i sobie jeszcze tutaj te łodyżki tak poprawiamy, żeby one nie były takie niebieskie, bo one są takie zielonkawe, nie? Dobra, jeszcze tu gdzieś coś jest takiego. Bawcie się, kombinujcie. Tutaj właśnie, oj, i to jest to, co robimy z wyobraźni, nie? To nawet może nam nachodzić na ten. Tu sobie możemy pokombinować. Jak gdzieś coś nam tu będzie jeszcze pasowało, na przykład, a tego tam nie ma, to dlaczego tego nie namalować? Nie? O, ciach, ciach, ciach. Tu jeszcze można poprawić. Jeszcze trochę żółtej farby dodać. Niech to nie będzie takie całkiem niebieskie, tylko. O. Dobra. I ja myślę, że to tutaj. Nie, jeszcze tu. Jeszcze tu. O. Potem to sobie jeszcze będziemy podkręcać te kolory. Zrobimy sobie jeszcze taką zieleń. No zobaczymy, z czerni na przykład. Dobra, na razie to mamy zrobione. Ten środeczek musi nam wyschnąć, tak? Bo potem tutaj będziemy robić jeszcze takie żółto-pomarańczowe. Widzicie w tym o, Jezu, przepraszam, w tym środeczku takie żółte kropeczki. Ale to jak to nam przeschnie. I teraz możemy zrobić takie coś, że ten pędzelek już na razie sobie odkładam. Podsuszymy sobie teraz tą naszą całą kompozycję, tak? podsuszamy. O, zwłaszcza ten środeczek, tak? Więc chwilkę mam. Teraz możecie pisać. Co chcecie wiedzieć? Pytajcie śmiało. I teraz nikt o nic nie pyta. No. Jak jest czas? Oj, wy jesteście naprawdę przewrotna drużyna. Chyba że malujecie. Dobra, środeczek jest już tutaj podsuszony. Ma się nie kleić do palców, tak? I tutaj te listeczki sobie też podsuszymy. Ok. Dobra. Potem jeszcze będziemy sobie tutaj bielą wykańczać i podkreślać troszeczkę kolorkiem czarnym. Czy jest może online? Nie rozumiem Cię, Magdo. Co to znaczy, czy jest może online? Sklep z pędzlami, który wysyła do Niemiec. Jaki już fajny. No już jest fajny, nie? No. A teraz będziemy motyle robić. Dobra, no i co? Teraz Wam wytłumaczę, o co chodzi z tymi motylami. Bo nie każdy wie. A na pewno już ja zauważyłam, że jak na przykład dzieci... O, co to się mi zrobiło? Chwila, bo coś mi się tu pokiciało. Ok. Motyl ma tutaj taki tułów malutki, tak? Bardzo malutki tułów. No też są różne motyle. I ma takie dość mocno rozpostarte skrzydła. I zobaczcie, że te skrzydła idą dużo wyżej niż kończy się, niż główka. Tu ma główkę motylek, a skrzydełka idą dużo wyżej, tak? I wszystkie skrzydła motyla łączą się tutaj w jednym punkcie na środku. To nie jest tak, że jest tułów i te skrzydła sobie idą tak, wiecie, i na całej długości tego tułowia się łączą, tylko w jednym punkciku tutaj, nie? I wtedy Wam te skrzydełka wyjdą ładne. Zaczynamy malować motyla. Najpierw sobie możecie zrobić taką malutką, takim malutkim pędzelkiem. Możecie też użyć tego samego, którym malowaliśmy te łodyżki. Robimy sobie taką maleńką tutaj, tak, jeden motylek będzie gdzieś mniej więcej w tym miejscu, tu, tak, nad tym liściem. Robimy sobie taką maleńką kreseczkę. O, on tutaj troszeczkę będzie wyżej niż na tamtym obrazku. Maleńką kreseczkę, tak? O. To jest tułów tego motylka. Zobaczcie. Ta malutka czarna kreseczka to jest jego tułów. I teraz weźmiemy sobie bardzo jasną farbkę, no teraz to będzie, spróbuję, może kredą będzie widać, jak będzie widać kredą, to będziemy malować kredą, a może nie widać kredą dzisiaj, bo mamy bardzo jasne tło. No, możecie to zrobić też najpierw bardzo delikatnie, na przykład jakąś pastelą w jakimś takim bardzo jasnym kolorze, taką, tylko że to też potem będzie trudno to zmyć. Bierzemy sobie cieniutki, malutki pędzeleczek, bo to będzie taka precyzyjna robota. I robimy sobie bardzo jasną, bo zrobimy to jasnym kolorem najpierw. Moczymy sobie taki malutki pędzelek, mięciutki. Wojtek, czy widziałam jakiś film? Widziałam, Wojtku, widziałam. Ok. I teraz tak, robimy sobie bardzo jasny błękit, więc biały. Dodajemy do niego taką malutką ociupinkę niebieskiego, dość rzadka, żeby ta farbka była. Zrobimy sobie teraz motylka. I co? Musimy sobie określić teraz szerokość tych skrzydełek, tak? Czyli od tego czubka tej głowy, od czubka, ja to tak zrobię, żeby motylek wyszedł równy, to dobrze jest go trzymać tak prosto do siebie, nie? Ja widziałam, Wojtku, kilka Twoich, jestem pod ogromnym wrażeniem. Tak, Weroniko, Wojtek ma talent. I zobaczcie, tu robimy sobie kropeczkę i w tej samej odległości od czubka robimy sobie tutaj kropeczkę, nie? Taką niebieską. Tu i tu, tak? To będzie ta góra tych skrzydełek naszych. I teraz, ja sobie to tak ustawię, żeby mi wyszedł motyl równy, to sobie to tak ustawię tu. Mam nadzieję, że będziecie to widzieć. Dobra, zrobię to ciemniejszym. Wy możecie spróbować sobie najpierw jasnym. Ja Wam zrobię ciemniejszym, żebyście to widzieli dobrze. I teraz zaznaczamy sobie jeden punkt tutaj, w górnej części tułowia. I od tego punktu do tego punktu, tak, tu mamy dwa punkty, tak, w tej samej odległości, taki trójkąt nam się musi tu zrobić, nie? Robimy sobie taką linię. Ciach, tak? I tutaj ciach. O. Tak to wygląda, nie? I teraz co? Do tego punktu, od tego punktu idą tutaj w bok, zobaczcie, w bok idą, tak, i tak dwie kreseczki, nie? Dwie kreseczki. One są troszkę krótsze niż te. Te można nawet przedłużyć, jak chcecie, ale nie będziemy ich przedłużać. Od tego punktu idą dwie kreseczki, jedna w tą stronę, druga w tą stronę. I teraz je sobie łączymy w taki sposób, tak i tak, nie? O. Tak i tak. I mamy górne skrzydła motyla, nie? Zaraz Ci, Emilko, odpowiem. A dolne to są po prostu takie w kształcie takich jakby listeczków. Te tutaj. Ciach i ciach, tak? I wszystkie łączą się w tym samym punkcie na obrazie. I robimy to. Motyl to jest taka właściwie taka kokardka, mała kokardka, nie? O, tak, tak. I teraz kokardkę robimy. Dolne teraz te tu. Tak. I tak. Widzicie? I mamy motylka jednego zrobionego. No i tak samo robimy drugiego motylka. Teraz możemy sobie tu już mu poprawić ten brzuszek. Tak samo robimy drugiego motylka. Potem będziemy sobie tutaj jeszcze dokładać te, już kolorować. Oj, co to się stało? Dokładać te. Mam ten ekran dotykowy i lekko dotknę. Potem będziemy tutaj robić te takie kolorki, żyłki różne, prawda? I drugiego motylka malujemy dokładnie w taki sam sposób, chociaż tego ja bym chętnie powiększyła, bo powiem Wam, że wyszedł mi trochę za mały, więc go sobie troszkę powiększę, czyli po prostu rozszerzę mu skrzydła. O, trochę bardziej do góry. Wezmę sobie teraz czarną farbkę, żebyście to lepiej widzieli, albo czarny z niebieskim, tak? Musimy to robić dość rzadką farbą, żeby, tu nam najdzie na kwiatka, powiększę go. Jeden będzie większy, drugi mniejszy, czarny z tym, czarny z ultramaryną. Powiększam go. Ciach. I muszę pod skos, żeby nie był pod skosem, bo inaczej mi wyjdzie krzywy. I ciach, tak? I te dolne też musimy powiększyć. Najbardziej dumna, Emilka pyta, z jakiego obrazu jestem najbardziej dumna? Ja mam wiele takich obrazów, z których jestem dumna. Tak szczerze mówiąc, to jestem dumna ze wszystkich moich obrazów, które mi wyszły. Są takie obrazy, które to były takie jakby ćwiczenia, ewentualnie coś tam nie wyszło, ale wszystkie obrazy, które uważam, że że mi wyszły, to ja jestem z nich dumna. No. Dumna jestem na przykład, bo ja miałam taką serię takich obrazów ogromnych, rafy koralowe. Jestem dumna z wszystkich obrazów z mojego dyplomu. Jestem dumna z tego obrazu Światy równoległe. Jestem dumna z obrazu, który malowałam. Tu jest Gosia. Tom i Jerry. Wielki obraz, piękny. No, także mam wiele takich prac, z których jestem dumna. Mamy jednego motyla. Teraz robimy drugiego motyla. On jest już mniejszy, jest gdzieś tutaj, w tym miejscu się znajduje, tak? Więc też czarna kreseczka. Teraz sobie go musimy tak ustawić, żeby nam wyszedł równo. Kto się boi, może delikatnie ołówkiem, ale bardzo delikatnie, bo jak za mocno dociśniecie ołówek, to potem nie wymarzecie go w życiu. I znowu tutaj robimy sobie, w tym miejscu będą nam się stykały te skrzydełka. Robimy sobie ciach, ciach. Mamy takiego wielkiego ptaka, nie? I teraz tutaj ciach, ciach i już. I już jest. O, tu powinno być bardziej zaokrąglone. Tak? Czasami lepiej zrobić mniejszego, a potem sobie go na przykład powiększyć, niż zrobić od razu, żeby był za duży, nie? O, jakoś tak. No i mamy dwa motyle, nie? Tak to ma być. Tak to ma być. No i co? No i teraz musimy to podsuszyć sobie. Musimy sobie to podsuszyć. Jeszcze troszkę tu, może też go powiększę. Widzicie tego? Poszerzę mu tutaj to miejsce. Tutaj temu. Żeby miał bardziej takie skrzydełka. Jak będziecie to robić pod skosem, to te motylki wam mogą wyjść takie, no wiecie, że jedno skrzydełko mniejsze, drugie większe. Można w ogóle temu motylowi na przykład zrobić takie zakończenia, jak chcecie. Takie zaostrzone. Dobra. I suszymy. I będziemy je malować na biało. Tak? Ok. Możecie też zrobić jedną rzecz. Możecie sobie zrobić po prostu szablon. I od szablonu malować. Tak to nam wyszło. I malować od szablonu. Najpierw sobie wyciąć, przyłożyć, obrysować i gotowe. I wysuszyć, bo też nie chciałabym, żeby mi się, żeby mi tutaj ten kolor taki zielony przebijał. Więc podsuszymy. Chyba że macie ciemne tło, to możecie spróbować właśnie tą kredą. Tak? Dobra, no i teraz malutki pędzelek, bardzo malutki, jakiś płaski, mięciutki, bialutka farba, biała farba i musimy wypełnić tutaj tą białą, dobrze kryjącą farbą sobie już te środeczki, tak? Żeby nam tylko został sam kontur tych skrzydełek. O, wypełniamy sobie. Tak. Dlaczego malujemy motyle na biało? Żeby nie przebijało spod spodu, chyba że nie macie pod spodem nic, żeby nam spod spodu nie przebijał ten kolor, ponieważ farby, te, którymi będziemy malować, one są lekko takie przezroczyste, tak? Bo tak naprawdę te wszystkie kolory, a właśnie ja wam coś jeszcze za chwilę powiem o tych. Pokażę wam oznaczenia na farbach, dobra? I zobaczycie, kiedy farba jest kryjąca, a kiedy jest farba przezroczysta. Po czym poznać? Przykrywamy, bo by mi tutaj to zielone potem wychodziło cały czas do przodu, tak? I nie wyglądałoby to dobrze. Możecie sobie te motyle na jakiś inny kolor, ale tak, jeżeli chcemy, żeby coś nam zakryło, to dlatego na biało. Po prostu to jest taka podmalówka. Chyba że je macie na białym tle, to wtedy nie musicie, tak? A ja tutaj poprawki robiłam, widzicie, i by mi przebijało po prostu spod spodu, dlatego na biało. No, zamalowujemy. Teraz je będzie dobrze widać. I po tym powiem Wam coś na temat farb i ich oznaczeń. Chyba że już Wy znacie to i wiecie, o co chodzi. Ale też wiele osób o tym po prostu nie wie. O, i tutaj też na biało, żeby nam zielony potem nie przebijał. No i te motyle będziecie mogli sobie teraz pokolorować, tak jak chcecie, tak? O, i mamy. I gotowe, tak? I mamy teraz te motyle już, widzicie? Pięknie. No, żeby mi nie było widać tych poprawek po to. Tak. I teraz opowiem Wam coś o kolorach. Moi drodzy, na farbach są zazwyczaj oznaczenia, czy farba jest kryjąca, czy jest transparentna, czyli przezroczysta. Jeżeli na farbie znajduje się taki kwadracik i on jest cały zamalowany na czarno, to znaczy, że farba jest kryjąca, tak? A jeżeli na farbie mamy na przykład takie oznaczenie, że jest taki kwadracik i pół kwadracika jest czarne, a pół jest jasne, to znaczy, że farba jest przeźroczysta, tak, że nie całkiem kryje. Tak, do zamalowywania motyli farba musi być gęsta. Tak, jeżeli macie kwadracik taki przedzielony i jedna część jest ciemna, druga jasna, to znaczy, że farba jest przeźroczysta. Są też farby z takimi kwadracikami, ale tutaj akurat chyba takiej nie mam. Na przykład, gdzie jest cały kwadracik jasny, i wtedy oznacza, że jest super przezroczysta ta farba. Na przykład tutaj to jest ta biel cynkowa. Normalnie, popatrzcie się, ten biały kolor jest super kryjący, tak, bo jest cały kwadracik czarny, i to jest biel tytanowa. A tutaj mam biel cynkową, to jest ta przeźroczysta biel, i ona ma też kwadracik, widzicie, taki pół jasny, pół ciemny, tak? I to są farby przeźroczyste wtedy. To znaczy one są, nie kryją super dokładnie, i wtedy dobrze, jak będziecie nakładać potem kolejne warstwy, to one mogą wam przebijać to, co jest pod spodem, tak? No. To już wszystko teraz jasne chyba. I teraz możemy sobie te motyle podsuszyć. Jeszcze tu poprawię. Teraz możemy sobie te motyle podsuszyć. Na Twoich farbach nie ma takich kwadracików. No to może masz jakieś inne. Chociaż jeszcze zobaczę, czy na przykład tutaj mamy. To może być w opisie na przykład farby wtedy, bo ja tak czytam teraz tutaj. Tu nie ma. Na większości takich profesjonalnych farb są takie kwadraciki. Tu na tej akurat też nie ma. Różnie, ale na tych większości tych profesjonalnych farb mamy te kwadraciki. Albo jakieś tam kółeczki. Zresztą jak kupujecie farby, to też możecie w internecie sprawdzić, czy farba jest kryjąca, czy nie, bo czasami na opakowaniu tutaj nie ma, a na przykład w opisie farby jest, nie? Albo jak kupujecie w sklepie malarskim, plastycznym, to też możecie sobie zapytać nawet sprzedawcę. Powinny tam pracować osoby, które się super na tym znają, tak? No i co? I teraz tak, ten motylek jest taki lekko, taki w takich czerwonych odcieniach, ten jest w takich niebieskich, turkusach, tak? No i co? Mamy tutaj te farby, turkus możemy sobie wycisnąć. Jak nie ma ktoś turkusu, to może użyć jakiejś jasno-niebieskiej z dodatkiem zielonego. Turkus z odrobiną bieli. No i teraz będziemy szaleć z tymi motylami, no bo one nie muszą być takie identyczne jak tutaj u mnie, tak? Więc możecie te kolory sobie dobrać dowolnie, jak chcecie. Muszę sobie teraz ten pędzelek wyczyścić. Dobra. No i co? Wojtek używa farb z Akryn. No, te one są takie spoko, te farby. Dobra, no i teraz co, ja mam tutaj turkus, dodam troszeczkę białego do turkusu, ja już tutaj nie wyciskam za dużo farb, żeby mi się potem nie zamarnowały, już mam wystarczającą ilość. No i teraz tutaj na tym motylku na przykład możemy sobie o, takie zrobić gdzieś turkusa, potem będziemy białym to wypełniać, o, widzicie, takie mazie, tak, jeden i tutaj gdzieś drugie. Najważniejszy jest kształt motyla, a to, co już jest w środku, to już nieważne. Już można dowolnie. Motylki mają przeważnie, znaczy nie przeważnie, ale niektóre mają te takie obramówki skrzydełek mają czarne, niektóre nie, niektóre są całkiem, na przykład takie żółte cytrynki, motylki, nie? I tu sobie zrobimy. I na przykład możemy tak to, a koniuszki możemy sobie wziąć farbkę tą ultramarynę, troszkę białego, odrobinkę dosłownie. To jest inny odcień. I tutaj o, podciągnąć, widzicie? Tym ciemno-niebieskim. Używamy malutkiego, mięciutkiego pędzelka. Tak? I tutaj jeszcze gdzieś można też takie zrobić sobie o, końcówki. Już te końcówki to będą nawet, możemy potem je zrobić na czarno, ale tak o, tu podkręcamy, tu. Tak. No i co? I tutaj od tej strony też mamy trochę ciemniejsze. Tak. To sobie tak po prostu robicie takimi. O. No i mamy jednego motylka namalowanego. Beatka, przepraszam za spóźnienie. No nie szkodzi, Beatko. Weronika, ja mam farby Iquitex Basic. I obie marki mają takie oznaczenia. No, to mówię, że to różnie to bywa z tymi farbami. Jedne będą miały oznaczenia, inne nie będą miały oznaczeń. No i co? Teraz jeszcze tutaj z tym motylem kończymy. O. Tak. Możecie też na przykład wziąć teraz trochę trochę ciemniejszy ten turkus, nie? Jeszcze gdzieś tutaj jakieś takie maziajki mu porobić, temu motylkowi. No. No i teraz to nam schnie, zajmiemy się drugim motylkiem. Ten motylek jest taki w takich odcieniach czerwony, purpurowy, gdzieś tam jakiś róż się pojawia. To też dowolnie. Dobra, zacznijmy od jasnego koloru, więc pasowałoby wziąć, może weźmiemy czerwony, trochę bieli i zrobimy sobie taki jaśniutki kolor różowy najpierw, no i te skrzydełka tutaj mu tym różowym zrobimy, ciach, ciach, ciach i ciach, a na przykład koniuszki zrobimy mu czerwonym kolorem. No, muszko. Cały czas ta owocówka. Ona bardzo chciała dzisiaj wziąć udział w tym latami przed buzią. I teraz czerwony. I przyciemniamy sobie teraz tutaj na przykład gdzieś te koniuszki. Tu, znaczy tak od tej strony, od tej zrobimy. Tu, tu, tak, i można jeszcze tak tutaj przejechać. To już wiecie, motylki możecie robić w dowolny sposób, nawet sobie możecie wziąć, ja mam w ogóle taką książkę z motylami, więc można sobie też w dowolny sposób te motyle kolorować, to już jakie chcecie, tak, jakie chcecie kolory. I tutaj jest taki... on ma tutaj takie ciemniejsze końcówki, więc taki purpurowy trochę jest. Ja sobie ten różowy zmieszam z czerwonym. O, i wezmę trochę ultramaryny, dołożę. i zrobi mi się taka chłodna czerwień teraz, bo używałam takiej czerwieni, tak zwana czerwień błyszcząca, a dodałam ultramarynę, trochę różowego i zrobi mi się tutaj taki, i mam tutaj taki, teraz będzie taki ciemniejszy, ten czerwony. Teraz w ogóle możecie wziąć bardzo maleńki pędzelek, nie? Gdzieś tu jeszcze podkręcimy sobie. No i już. I gotowe. Na razie gotowe. Potem zobaczymy, co jeszcze będzie można z tymi motylami zrobić. Ok. I teraz co? Aha, teraz jeszcze musimy im zrobić takie białe plamki, nie? Takie białe plamki im zrobimy. Bierzemy sobie też malutki pędzelek okrągły, taki czysty biały kolor. Tu już nie może być żadnej, no żeby nam się nie wmieszał żaden inny odcień. Ktoś tu coś pisze do mnie. Marki mają taki, jaki jest Pani ulubiony kolor? Pomarańczowy. Mam ulubiony kolor pomarańczowy. Jak ja kupuję, to nie mają kwadracika, ale lepsze używam, tak, mają. Emilka, zdarzyło mi się parę razy, że musiałam przerwać malowanie. Czy masz jakiś patent na to, żeby uratować farby wyciśnięte już na paletę? Tak, mam taki patent, zaraz Ci go pokażę, ale to nie będzie na wieki wieków. Musisz, jak przerywasz malowania, na przykład masz bardzo dużo farb, to możesz sobie kupić takie malutkie pojemniczki, zaraz Ci pokażę, takie maciupeńkie pojemniczki. Można je kupić też w sklepie plastycznym, takie małe, tak? I one się otwierają i sobie zebrać farby do takich pojemniczków, tak? Wziąć sobie jakiś spryskiwacz z wodą, psiknąć, psik do środka, to jest po jakimś lakierze do włosów, tak? Psikasz, zatykasz i masz farbę. A jeżeli chcesz odejść na chwilę na przykład, bo potrzebujesz, nie wiem, pół godzinki czy tam 15 minut, to jak masz paletę, no i wsadziłam sobie palec w ten farby, przepraszam, to jak masz paletę i chcesz ją zostawić, to sobie po prostu psikasz tym spryskiwaczem po palecie, delikatnie, żeby Ci się farby nie rozpłynęły, delikatnie psikasz i możesz to włożyć do zwykłego foliowego woreczka albo przykryć jakąś folią, tak? I zostawić sobie. I jak za pół godzinki wrócisz, to farby powinny być w takim stanie, w jakim je zostawiłaś, tak? O, to już Beata odpowiedziała. Dziękuję, Beatko. Tak. Widzicie? Fajny patent. No i dobra, i teraz bierzemy sobie czysty biały kolor, maciupeńki, jakiś pędzelek taki mięciutki. Bierzemy sobie farbkę gęstą, białą, w miarę gęstą, znaczy troszkę trzeba dodać wody, bo jak ja mam takie farby, widzicie, że one mi nie widać, że ona jakbym sobie tutaj wycisnęłam, to ona mi tutaj w miejscu stoi, nie? To są właśnie farby dobrej jakości. Jeżeli farby macie dobrej jakości, to nie powinny Wam pływać po palecie, tylko jak sobie tak podniesiecie paletkę, to powinny stać w miejscu, tak? I wtedy te farby są bardziej wydajne. No i teraz robimy sobie tutaj już, możemy sobie tutaj już zrobić takie białe, gdzieniegdzie, o, jakieś takie kropeczki, tak? Błyszczące. Potem tu będziemy jeszcze te żyłki robić na tych motylkach. O, takie białe, tak? To i tu oba skrzydełka staramy się zrobić w miarę symetryczne. Nie zawsze nam to tak idealnie wyjdzie, ale postarać się zawsze można, nie? Tak? O, i teraz jeszcze tu, tu, tu i tu, nie? No i to samo robimy na białym, na czerwonym motylku. Dziękuję Wam, Emilka. No widzisz, Emilko, właśnie po to jest grupa, żeby się wspierać. Jak ktoś czegoś nie wie, a w ogóle to słuchajcie, na grupie pytajcie też o różne rzeczy, bo ja nie zawsze mam czas odpowiedzieć od razu na Wasze pytania czy komentarze, ale może ktoś w grupie na przykład coś wie, czego Wy nie wiecie i Wam chętnie pomoże i odpowie, bo tutaj jest wiele osób, które już malują dość długo i mają też swoje patenty różne, nie? Na farby na przykład. No dobra, myślę, że to sobie na razie zostawimy. Tak, widzicie te białe plamki? Widzicie, nie? No i teraz możemy już sobie pomutku te motylki wykańczać. Bardzo cieniutki pędzelek. Aha, podsuszymy najpierw. Jeżeli boicie się robić to cieniutkim pędzelkiem, to zawsze możecie użyć markera, tak? Czarnego markera po prostu. Ewentualnie jakiegoś pisaka akrylowego, co macie. Ja Wam zaraz pokażę, ponieważ... O, pokażę Wam od razu. Ja mam taki marker i on na końcu... Ja nie będę tutaj tego robić markerem, ale chciałam Wam tylko pokazać. On na końcu jest jak pędzelek. Nie wiem, czy to widać. Że zbliżenie zrobię, tak? I tym właśnie można robić takie kontury na przykład, albo się podpisywać. No, można łączyć techniki. Bo dlaczego nie? Bardzo, bardzo wiele obrazów na przykład zrobiłam dwoma technikami, czyli zrobiłam sobie podmalówkę akrylową, a na wierzchu malowałam farbami olejnymi, tak? Albo malowałam akrylami, a potem jakieś ornamenty czy jakieś wykończenia robiłam po prostu takimi pisakami akrylowymi, które też można kupić w sklepie plastycznym. W tej chwili ich tutaj nie mam, ale... Poszukajcie sobie w internecie, bo to naprawdę warto takich rzeczy sobie szukać. Tylko też trzeba wiedzieć, co szukać, nie? No. Dobra, no i teraz będziemy robić kontur tych motylków czarną farbą, bardzo cieniutkim pędzelkiem. Farbkę sobie musimy delikatnie rozrzedzić do konsystencji takiego tuszu, tak, takiego gęstego tuszu. O. No i będziemy teraz tym motylkom tutaj robić ten kontur, tak? I teraz jeszcze na tym etapie możemy im na przykład przedłużyć skrzydełka na brzegach, jeśli jest taka potrzeba. O. I teraz już sobie robimy tutaj ten kształt. O, tak ładnie podkreślamy. Pamiętajcie, skrzydła motyla łączą się w jednym punkcie. Nie na całej długości tułowia, tak jak to niektórzy malują. Jeszcze mu zaraz tułów poprawimy. O, mamy, tak? Następne. I następne też tu. Ciach. I ciach. Kto chce, używa markera. Ciach. I tutaj. Tak. Tu też możemy tak troszeczkę jakiś taki kształt fajny nadać teraz temu motylkowi. No i mamy. I mamy kontur zrobiony. Teraz możemy jeszcze poprawić ten odwłok, czy co tam ten motyl ma, czyli tu. Robimy mu taką małą główkę, przeciągamy lekko. Kto chce i odważny jest, to może zrobić na przykład czółki, ale to lepiej markerem albo, żeby nie wyszły za grube. O. Bardzo rzadką farbką, tak? Takie czółeczki, koniuszkiem pędzelka robimy czółki. No i teraz możemy sobie tutaj jeszcze teraz zrobić te takie jakby żyłki, czyli poprzeciągać tu trochę i te żyłki, one są jak takie, jak na kwiatkach, takie, nie na kwiatkach, tylko na liściach, tak? Takie maleńkie żyłeczki. Zobaczcie, od tego miejsca tu robimy sobie koniuszkiem pędzelka, też można to zrobić markerem, jak ktoś się boi. Takie żyłki, tak żeby tutaj każda ta biała plamka znalazła się jakby w osobnej żyłce, nie? Widzicie? Mamy? Na początku podpisywałam się markerem, teraz cienkim pędzelkiem, rozcieńczoną farbą. Dobrze, Weroniko. Właśnie o to chodzi, żeby kombinować, żeby próbować różnych tych, nie? Różnych opcji. Dobra, i widzicie tu, tak? O, tu możecie, tak jak gałązki od drzewa, nie? I mamy to, tak? Mamy tutaj te żyłeczki namalowane. No i tak samo robimy z górną częścią. Też możemy w taki sposób, że tu nam idzie taka żyłka, tak, tu gdzieś. Potem tutaj kolejna, tutaj z dołu. Jak gałązki drzewa, tak? O. Mamy żyłeczki. No i co? I następna. To już jest taka żmudna robota. To już widzieliście to. Teraz ja sobie tutaj... chociaż muszę tak... dobra. Zrobię to do góry nogami, bo mi będzie wygodniej. Tak? Wy też możecie sobie obrazki obracać dowolnie, jak tam chcecie. I malujemy to bardzo lekko, bardzo rozcieńczoną farbą. O. No i co? I już. Na jednym motylku żyłki są zrobione. I Danusia, witam, dopiero dołączyłam, super, że mogę odtworzyć. Tak, Danusiu, możesz, pewnie, że możesz. No i to samo robimy na tym drugim motylku. Też jeszcze poprawimy mu tutaj ten tułów. No i też cieniutki pędzelek, widać, i jedziemy z tymi żyłkami, tak? O, tu. Tak, mamy na dolnym. Widzicie? No i teraz spróbujemy obrócić motylka i robimy. Mnie się lepiej robi z dołu, z góry do dołu, wiecie? I dlatego sobie tak obracam. O. Tak. Tak mniej więcej to tu wygląda. A tutaj zrobimy też to gdzieś. Jak na przykład wolicie najpierw zrobić żyłki, a potem zrobić białe plamki, to też dobrze by było, gdybyście sobie te żyłki potem podsuszyli, dobra? Żeby nie było sytuacji takiej, że wam się to potem rozmarzy. No i mamy to. Ale jeszcze temu motylkowi nie zrobiłam tego konturu. To też mu tu zrobię. O. A jak on idzie? Tak, Boże, już się pomyliłam. Już zapomniałam, jak maluję ten obraz. Tak ma iść. No i też robimy mu tutaj ten kontur, tak? O. Czarnym. Bo nie zrobiłam. Pamiętamy, łączymy go w jednym punkcie. Nie na całym tułowiu. W jednym punkcie łączymy tu wszystkie skrzydełka. Przynajmniej się staramy. Coś wam zaraz pokażę jeszcze, czego nie, żeby nie robić. Ok. Chodzi o to, żeby nie robić tego... Mam tu jakąś karteczkę? Mam. Żeby nie robić tego tak, że macie tułów motyla, nie? O. I robicie mu skrzydła tak. Widzicie, jak to wygląda? Zupełnie inaczej, nie? Tak. Jest na całej długości. To jest źle. Robimy to tak, że tułów, skrzydła, tak? Ciach. One się tu mają w tym jednym punkcie nam łączyć. Jeszcze raz wam pokażę. I tutaj zawiązujemy te kokardki. I zupełnie inaczej motyl wygląda teraz, nie? Tu, w tym punkcie. Tu. Zróbcie sobie zawsze taki orientacyjny punkt, nie? No. Bluzynka, kończy jutro, bo niestety nie nadążasz. Rozumiem, oczywiście, że tak. Dzisiaj po live zapraszam Ciebie, Kingo, na kawę. Dziękuję bardzo, Emilko. Z przyjemnością wypijemy razem kawkę. To jeszcze powiem Wam, że właśnie chciałabym przynajmniej tak raz w miesiącu, na przykład pod koniec każdego miesiąca, zrobić taki live malowany kawą. I będziemy sobie malować kawą. Małgosia zrobiła pierwszą wersję. Aha, no. Ale ja to, Małgosia, mówiłam na początku, żeby w jednym punkcie łączyć skrzydełka. Tak, tamten motyl wygląda jak dziecka z przedszkola. Właśnie o to chodzi, nie? Także jak coś, to jest po prostu... dzieci tak malują, nie? Że łączą na całej długości. My łączymy, czyli jeszcze raz Wam pokażę. Punkt, obieramy, ciach, ciach i z tego punktu wychodzą w poprzek, tak? O. I takie tutaj możecie, to już dowolny kształt, bo czasami jedne mają takie jakieś tutaj te na końcu, no i te czułki, nie? Także już widzicie, jak to wygląda. No i co, jeszcze tutaj możemy sobie teraz poszaleć z tym czarnym trochę. Więc można go troszeczkę tutaj, na przykład tutaj tą czerń gdzieś na końcach na przykład pogrubić, tak? Gdzieś tutaj zrobić tak bardziej, o, coś takiego. Już Wam pokazuję. Coś takiego tutaj, nie? Takie jakby pogrubienie tego brzegu. No i tutaj ciach, 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 nie? Takie coś. Możecie zrobić i tutaj tak samo. Tu sobie pogrubiamy i robimy takie o, ciach, ciach. Tak jakbyście chcieli tutaj tak zaokrąglić każdą to odgałęzienie, nie? No. Ale Małgosiu, jak pierwsza wersja nie wyszła, to teraz już masz w prawej, będziesz za chwilkę, możesz zrobić drugi obrazek już z dobrą wersją. Ewentualnie jeszcze zamalować tamtego motyla na obrazku, tak? I spróbować namalować jeszcze raz białą farbą. Mówiłam, łączymy, a to ja wiem, że Wy czasami nie nadążacie, no wiem. I jak coś mówię, Wy jesteście czymś zajęci i nie słyszycie tego, nie? Co ja mówię. No i dobra, i zobaczcie, motyle mamy gotowe. I teraz musimy sobie jeszcze tutaj podokańczać troszeczkę podokańczać. Jeszcze możemy tutaj temu motylkowi... Dobra, zostawiamy go tak, jak jest, te motyle, żeby też nie przesadzić. No i teraz musimy tak, biała farbka, cieniutki pędzelek, biała farbka i możemy sobie teraz tutaj ładnie jeszcze pocieniować te nasze gałązki, czyli dodać tutaj trochę światła gdzieś, tak? O. Gdzieś tu na tych, to można robić białą farbą, można robić żółtą farbą z bielą, to jak tam sobie chcecie. Dobra, jeszcze tu trochę. O, tu. No i można dodać troszeczkę takiej czerni, czyli też kontur podkreślić delikatnie tych kwiatów, tych łodyżek z jednej strony na przykład, nie? Dodać taki jakby, o, ten będzie się od tyłu chował. Taki jakby cień tutaj, nie? Na tym. O, i ten, teraz tego tu. Rozrzedzona czarna farba. To jest taka... I podkreślamy jeszcze tutaj. I jeszcze podkreślamy tutaj tego liścia troszeczkę, nie? Tak. O. I gdzieś jeszcze tutaj można tak gdzieś dodać im takiego trochę ciemnego, żeby się tak tutaj tak zrobiło fajnie. O. Gdzieś tu. Jak się robią Wam takie kropeczki na brzegach, to znaczy, że farbka jest za gęsta, trzeba jeszcze raz tu poprawić. Takie. O. No i teraz. Dobra. A tutaj, jeszcze musimy zrobić na środku ten, widzicie? No właśnie. Dobra, teraz jeszcze sobie bierzemy tak, ten cieniutki pędzelek, trochę ultramaryny z odrobiną różowego, czyli tak ultramaryna mieszamy sobie z różowym. Robi nam się taki fiolecik, tego ciemnoróżowy musi być, albo z czerwonym można. Robi nam się taki fiolecik, taki kolor. Widać, widać. I też go rozcieńczamy delikatnie. No i teraz jeszcze tutaj gdzieś na tym kwiatku możemy też gdzieś tu takie jeszcze zrobić przy samym tym, widzicie, takie po prostu cienie, gdzie nie, gdzie tu, o. Tak, ciap, ciap, ciap. Takie fioletowe. O. Może zrobimy tak, teraz sobie tak myślę, że ostatni live miesiąca to będzie zawsze malowanie kawą. Dlaczego? Muszę się tego nauczyć. I Wam pokażę, jak to robić. Kiedyś już coś próbowałam. To jest takie podobne malowanie jak akwarelą. Tamten motyw wygląda jak dziecka z przedszkola, to czytałam, a ta mucha chce być cały czas w uwadze. Tak, lata. Po prostu ja nie wiem, coś tak uparła. Owocówka jakaś wpadła, ja tu mam sok i być może do tego soku mi leci. Obrazek wygląda magicznie. Weronika, dziękuję Weroniko. No i teraz musimy jeszcze ten środeczek tutaj zrobić i słuchajcie, co bierzemy? Bierzemy sobie maleńki pędzelek, taki może być ze Szczeciny, może być, nie wiem, czy to będzie teraz widać. O, tak na tyle mojej ręki go widać, nie? I najpierw sobie żółty, tu mam wyciśnięty, trochę białego z odrobiną żółtego. Najpierw przemieszamy, zrobimy sobie taką z białym, troszeczkę białego domieszałam, bo biały jest super kryjący, tak? I nie będzie mi potem przebijać, więc robimy sobie tutaj najpierw taką, o, takie kółeczko po prostu tu. Widzicie to? Jak ładnie wychodzi. Takie kółeczko. No i teraz pomarańczowego trochę na wierzch nałożymy. Żeby tak już fajnie wyglądało, może nad pomarańczowego. Tak, pomarańczowego jeszcze trochę tu, o, pomiędzy te. Okej. I ja tam jeszcze mogę wrzucić trochę, wiecie co, zielony z żółtym. To już mi też wysychają te farby. Długi ten live już jest, ile to już trwa? Ojej, 1,5 godziny. Się rozmalowałam, mogłam tu siedzieć z Wami cały wieczór. Tam jeszcze trochę dodamy zielonego w środek. O, tak Wam pokażę tu, nie? Widzicie, tu trochę zielonego, tu takie, tu możemy sobie jeszcze, myślę, że już będzie gdzieś tu takie, tak jak już nam się taki ładny zielony zrobił, to jeszcze gdzieś tutaj go użyjemy. Ale Wy macie cierpliwość. Jesteście tu ze mną przez cały czas, cudownie. No i co? I myślę, że dobra, już zepsuję. No i ostatnia rzecz, na obrazie, to co? Podpisujemy się. Nie markerem. Nie markerem, tylko bierzemy cieniutki pędzelek, którego ja używałam chyba. Nie wiem, czy tego. Spróbujemy ten. Bardzo rozrzedzona farba. Bardzo mocno rozrzedzona farba. Albo marker. Jak wolicie. Musimy tak ten pędzelek tutaj przez tą farbę przeciągnąć, żeby na końcu był bardzo, bardzo mocno zaostrzony, tak? No i robimy sobie tutaj gdzieś podpis. Gdzie by to zrobić, ten podpis? Ja tu mam malujbaluj.pl, ale nie będę się tak podpisywać. Tutaj sobie zrobię po prostu swoje K, które sobie ostatnio wytrenowałam. O, tak. Tak. Ciach. I gotowe. Jeśli chcecie wasze motyle jeszcze sobie w jakiś sposób ozdabiać, to też możecie, tak? Możecie sobie w dowolnych kolorach, kwiat też możecie jakiś inny zrobić, tutaj te ornamenty też możecie zrobić jakieś inne. Wszystkie chwyty dozwolone. Jak wam się podobało, nie zapomnijcie łapka w górę, tak? Bo algorytmy YouTube'a to lubią i podkręcają. I kto nie subskrybował kanału, zapraszam do subskrypcji. Zawsze wtedy będziecie wiedzieć, kiedy nowy film zamieszczam. Dziękuję wam serdecznie i życzę dobrej nocy. I do zobaczenia w piątek. Malujemy panią w białej sukni. Buziaki, papa, dziękuję, że byliście z nami.